Christi, zakończeniem jest śmierć. Rozdział 16. Drugi miesiąc lata, dzień pierwszy. Zakończono naradę świątyni. Ułożono i poprawiono petycję. Chori i dwóch pisarzy ze świątyni byli bardzo zajęci. Teraz wreszcie podjęto pierwszy krok. Kapłan nakazał odczytanie szkicu petycji. Do najdostojniejszego ducha Aszajet, od twego brata i męża. Czy siostra zapomniała o swoim bracie? Czy najdostojniejsza Aszajet wie, że duch złego żywota zagraża jej dzieciom? Już Sobek, jej syn, odszedł do Ozyrysa za sprawą trucizny. Traktowałem cię za życia ze wszelkim szacunkiem. Dawałem ci klejnoty i suknie, olejki i perfumy dla twego ciała. Razem spożywaliśmy smaczne potrawy, siedząc w pokoju i przyjaźni, przy nakrytych dla nas stołach. Gdy byłaś chora, zapewniłem ci najlepszego lekarza. Zostałaś pochowana z szacunkiem i ceremoniałem i dałem ci wszystkie rzeczy potrzebne w życiu na tamtym świecie, służbę, woły, pokarm, napoje, klejnoty i szaty. Opłakiwałem cię długo i dopiero po wielu, wielu latach wziąłem konkubinę, abym mógł korzystać z życia jako mężczyzna jeszcze nie stary. Ta konkubina wyrządza teraz zło twoim dzieciom. Czy o tym nie wiesz? Być może jesteś tego nieświadoma. Z pewnością, jeśli Aszajet się dowie, pośpieszy na pomoc synom z niej zrodzonym. Czy może Aszajet wie, ale zło dzieje się nadal, ponieważ zła magiczna moc konkubiny jest silniejsza? Na pewno jednak jest to przeciwne twojej woli, Aszajet. Dlatego przypomnij sobie, że w królestwie ofiar masz potężnych krewnych i przyjaciół, wielkiego i szlachetnego Ipiego, najwyższego lokaja wezyra. Wezwij jego pomocy, także brata twojej matki, wielkiego i potężnego Meriptacha, nomarchę prowincji. Zapoznaj go z haniebną prawdą. Niech zostanie zamniesiona przed jego sąd. Niech będą zawezwani świadkowie. Niech zostanie wydany wyrok i niech Nofret zostanie skazana i niech będzie jej zabronione czynienie zła temu domowi. O wspaniała Aszajet, jeśli gniewasz się na twego brata Imhotepa za to, że posłuchał podłych perswazji tej kobiety i straszył, że uczyni niesprawiedliwość twoim dzieciom, wtedy zważ, że nie on sam jeden cierpi, ale także one. Dla dobra dzieci przebacz bratu Imhotepowi, cokolwiek uczynił. Główny pisarz skończył czytać. Mersu skinął głową z aprobatą. Dobrze wyrażone. Myślę, że niczego nie pominięto. Imhotep wstał. Dziękuję ci, czcigodny ojcze. Moje dary zostaną ci przesłane przed jutrzejszym zachodem słońca. Bydło, olej i len. Czy możemy wyznaczyć dzień ceremonii umieszczenia czary w komnacie ofiarnej grobowca? A niech to będzie za 3 dni od dzisiaj. Na czarze musi być wyryta inskrypcja. Trzeba też przygotować wszystko do obrzędów. Jak sobie życzysz. Zależy mi na tym, żeby nie stało się już żadne nieszczęście. Dobrze rozumiem twój niepokój, Imhotepie, ale nie obawiaj się. Dobry duch Aszajet z pewnością odpowie na twoją prośbę, a jej krewni mają poważanie, władzę i mogą przywrócić sprawiedliwość. Niech Izyda sprawi, aby tak się stało. Dziękuję ci, Mersu, także za twoją troskę i leczenie mojego syna Jachmozego. Chodź, Chori, musimy doglądnąć wielu rzeczy. Wracajmy do domu. Ach, ta petycja naprawdę zdjęła mi kamień serca. Znakomita Aszajet nie zawiedzie swego nieszczęsnego brata. Gdy Chori wszedł na dziedziniec, niosąc zwoje papirusu,
Renisent już go szukała. Przybiegła znad jeziora. Hori! Tak, Renisent? Czy pójdziesz ze mną do Esy? Ona czeka na ciebie. Oczywiście, zobaczę tylko, czy Imhotep... Ale Imhotepa zatrzymał Ipy i zagłębili się w rozmowie. Odłożę tylko te zwoje i inne rzeczy i już idę z tobą, Renisent. Esa wyglądała na zadowoloną, gdy Renisent przyprowadziła Horiego. Oto Hori, babciu, znalazłam go od razu. Dobrze, czy miło dzisiaj na dworze? A, tak, myślę, że tak. Renisent była lekko zdziwiona. Daj mi więc laskę. Pospacerujemy trochę po dziedzińcu. Esa rzadko opuszczała dom, więc Renisent była nieco zaskoczona. Poprowadziła staruszkę pod ramię, minęli główną salę i wyszli na ganek. Czy usiądziesz tu, babciu? Nie, dziecko. Pójdziemy aż do jeziora. Esa posuwała się powoli, ale chociaż utykała, trzymała się mocno na nogach i nie okazywała zmęczenia. Rozejrzawszy się, wybrała miejsce ocienione sykomorą obok kwietnych klombów. Gdy już się usadowiła, odezwała się z ponurym zadowoleniem. Tak, teraz możemy porozmawiać i nikt nie będzie podsłuchiwać. Jesteś mądra, Eso, powiedział Hori z aprobatą. To, co powiem, musi pozostać tylko między nami. No, ufam ci, Hori. Jesteś z nami od dzieciństwa. Zawsze byłeś wierny, dyskretny i mądry. A Renisent jest mi najdroższa ze wszystkich dzieci mojego syna. Jej nie może stać się żadna krzywda, Hori. Nic jej się nie stanie, Eso. Hori nie podniósł głosu, ale jego ton i spojrzenie bardzo uradowały staruszkę. Dobrze powiedziane, Hori. Spokojnie i bez uniesienia, a jednak czuję się, że wiesz, co mówisz. Teraz powiedz mi, co dzisiaj postanowiono. Hori zrelacjonował pisanie petycji i jej treść. Esa słuchała uważnie. A teraz, Hori, spójrz na to. Wyjęła z sukni naszyjnik z lwami. Powiedz mu, Renisent, gdzie go znalazłaś? Renisent spełniła życzenie babki. No, Hori, cóż o tym sądzisz? Spytała Esa. Hori milczał przez chwilę, po czym zapytał. Jesteś stara i mądra, Eso. Co ty o tym myślisz? Nie należysz do tych, którzy wypowiadają nierozważne słowa niepoparte faktami, odparła Esa. Od początku wiedziałeś, jak zginęła Nofret, prawda? Podejrzewałem prawdę, Eso, ale to tylko podejrzenia. Właśnie, teraz też mamy tylko podejrzenia, ale tutaj nad jeziorem, między nami trojgiem, te podejrzenia mogą zostać wypowiedziane. Potem można do nich nie wracać. Wydaje mi się, że są trzy wytłumaczenia tragedii, które nas spotkały. Pierwsze jest takie, że pastuch mówił prawdę i osoba, którą widział, rzeczywiście była duchem Nofret, który powrócił ze świata zmarłych i postanowił zemścić się, powodując smutek i żałobę w naszej rodzinie. Tak być może. Kapłani, nie tylko oni, powiadają, że to możliwe. A wiemy przecież, że złe duchy powodują choroby. Ale mnie, starej kobiecie, nie bardzo skłonnej wierzyć we wszystko, co mówią kapłani, wydaje się, że są inne możliwości. Jakie? Spytał Hori. Przyjmijmy, że Nofret została zabita przez Satipy, że jakiś czas potem w tym samym miejscu wyrzuty sumienia spowodowały, że Satipy wyobraziła sobie, że stoi za nią Nofret i że przestraszyła się i spadła. Później ktoś z przyczyn, których jeszcze nie znamy, chciał pozbyć się obu synów Imhotepa. Ktoś liczył na zabobonny strach przypisujący ten czyn duchowi Nofret, co jest bardzo wygodnym założeniem. A kto chciałby zabić Jechmozego i Sopka? Zawołała Renisent. Nie służący, odparła Esa, nie śmieliby. To czyni wybór bardzo ograniczony. Kto z nas? Ale babciu, to nie może być. Spytaj Horiego, powiedziała Esa sucho. Zauważyłaś, że nie protestuje. Renisent odwróciła głowę. Hori, na pewno... Hori potrząsnął poważnie głową.
Renisent, jesteś młoda i ufna. Myślisz, że każdy, kogo znasz i kochasz, jest dokładnie taki, jakim chcesz go widzieć. Nie znasz ludzkich serc, goryczy i zła, które w nich mieszka. Ale kto? Kto z nich? Wróćmy do opowieści pastucha, wtrąciła się energicznie Esa. Widział kobietę w sukni sfarbowanego lnu i naszyjniku Nofret. Jeśli to nie był duch, wtedy widział dokładnie to, co powiedział, co oznacza, że widział kobietę, która specjalnie próbowała wyglądać jak Nofret. Mogła to być Kajt, mogła to być Henet, mogłaś to być ty, Helenisem. W tej odległości mógł to być każdy, ubrany w suknię i perukę. Cicho, pozwól mi mówić. Inna możliwość jest taka, że chłopak kłamał, opowiedział historię, której go nauczono. Słuchał rozkazów kogoś, kto miał prawo mu rozkazywać, a mógł być tak tępy, żeby nie zdawać sobie sprawy z celu, dla którego został przekupiony lub nakłoniony pochlebstwami. Nigdy się tego nie dowiemy, ponieważ chłopak nie żyje, co samo w sobie jest godne uwagi. To skłania mnie do przypuszczenia, że chłopak opowiadał wyuczoną historyjkę. Mocno przyciśnięty, co by pewnie dzisiaj nastąpiło, mógłby się pogubić. Przy odrobinie cierpliwości bardzo łatwo odkryć, czy dziecko kłamie. Myślisz więc, że mamy pośród nas truciciela? Spytał Hori. Tak, odparła Esa. A ty? Ja też tak myślę. Renisent patrzyła z przerażeniem to na jedno, to na drugie. Ale motyw wydaje się bardzo niejasny, ciągnął Hori. Zgadzam się, dlatego jestem niespokojna. Nie wiem, kto jest następny zagrożony. Ale ktoś z nas? Wtrąciła się Renisenb. W jej głosie ciągle brzmiało niedowierzanie. Esa powiedziała twardo. Tak, Renisenb, jedno z nas. Henet, Kajt lub Ipy, Kameni, albo sam Imhotep, albo Esa. Hori może nawet, uśmiechnęła się Renisenb. Masz rację, Eso, powiedział Hori. Musimy brać pod uwagę także nas samych. Ale dlaczego? Renisent była zdziwiona i przerażona zarazem. Dlaczego? Gdybyśmy to wiedzieli, wiedzielibyśmy właściwie wszystko, co powinniśmy, odparła Esa. Jedynym śladem jest wybór ofiary. Pamiętajcie, że Sobek przyłączył się do Jachmozego niespodziewanie, kiedy Jachmoze zaczął już pić. Jest więc pewne, że ktokolwiek chciał zabić Jachmozego, niekoniecznie chciał także zabić Sobka. Ale kto chciałby zabić Jachmozego? Renisent spytała sceptycznie. Z nas wszystkich z pewnością tylko Jachmoze nie miał wrogów. Był zawsze spokojny i dobry. Dlatego też to jasne, że motywem była czysto osobista nienawiść, powiedział Hori. Jak mówi Renisent, Jachmoze nie jest typem człowieka, który robi sobie wrogów. Nie? Odrzekła Esa. Motyw jest bardziej niejasny. Mamy tu do czynienia albo z wrogością wobec całej rodziny, albo za tym wszystkim kryje się chciwość, przed którą ostrzegają nas maksymy Ptahotepa. Opowiada on, że chciwość to tobuł wszelkiego zła i torba wszystkiego, co godne jest kary. Domyślam się, w jakim kierunku zmierzają twoje myśli, Eso, powiedział Hori. Ale aby dojść do jakiegokolwiek wniosku, będziemy musieli postarać się przewidzieć przyszłość. Esa skinęła głową energicznie, a jej duża peruka zsunęła się na ucho. Chociaż wyglądało to bardzo zabawnie, nikt nie był skłonny do śmiechu. Spróbuj przepowiedzieć przyszłość, Hori, poprosiła. Hori milczał przez chwilę zamyślony. Obie kobiety czekały. W końcu rzekł. Gdyby Jachmoze umarł tak, jak planowano, głównymi beneficjentami byliby pozostali synowie Imhotepa, Sobek i Ipy. Część majątku Imhotepa zostałaby z pewnością przeznaczona dla dzieci Jachmozego, ale byłby on administrowany przez jego braci, głównie przez Sobka. Sobek bez wątpienia zyskałby najwięcej. Pełniłby funkcję kapłana Ka w czasie nieobecności Imhotepa i odziedziczyłby ją po śmierci ojca. Ale chociaż najwięcej zyskałby Sobek, nie może być on winny, ponieważ sam z ochotą wypił zatrute wino i umarł.
Dlatego też, jak sądzę, przez śmierć tych dwóch skorzysta tylko jedna osoba. W tej chwili oczywiście i tą osobą jest Ipy. Zgadza się, stwierdziła Esa. Jesteś dalekowzroczny, Hori, to mi się podoba. Ale zastanówmy się nad Ipy. Jest młody i niecierpliwy, ma pod wieloma względami złe skłonności. W jego wieku spełnienie pragnień wydaje się najważniejszą rzeczą w życiu. Czuł złość i urazę do starszych braci i uważał, że został niesprawiedliwie wykluczony z udziału w spółce rodzinnej. Zdaje się także, że Kameni powiedział mu niemądre rzeczy. Kameni? Tu Renisent przerwała. Natychmiast zresztą zarumieniła się. Hori odwrócił głowę, aby na nią spojrzeć. Jego długie, łagodne, badawcze spojrzenie trochę ją zraniło. Esa wyciągnęła szyję i wpatrywała się w dziewczynę. Tak, odparła, Kameni. I nie ma znaczenia, czy za namową Henet, czy nie. Pozostaje faktem, że Ipe jest arogancki i ambitny. Czuł urazę do swych braci, pragnął ich władzy i z pewnością uważa siebie, jak mi to niedawno powiedział, za najmądrzejszą osobę w całej rodzinie. Głos Esy brzmiał sucho. Powiedział to tobie? Spytał Hori. Był tak uprzejmy, że i mi przyznał posiadanie pewnego stopnia inteligencji. Czy myślisz, że Ipy z premedytacją otruł Jachmozego i Sopka? Spytała z niedowierzaniem Renisent. Rozważam taką możliwość, nic więcej. Mówimy o podejrzeniach. Nie mamy jeszcze żadnych dowodów. Ludzie zabijali swoich braci od początku świata, a choć wiedzą, że bogowie tego nie lubią, popychała ich jednak do zabójstwa chciwość i nienawiść. I jeśli Ipy to zrobił, nie będzie nam łatwo to udowodnić, ponieważ Ipy, muszę przyznać, jest bystry. Hori skinął głową. Ale tak jak mówisz, to tylko podejrzenia. Zastanowimy się teraz nad każdym członkiem rodziny w świetle podejrzeń. Jak powiedziałam, wykluczam służbę, ponieważ nie wierzę ani przez chwilę, że ktokolwiek z nich odważyłby się zrobić coś podobnego. Ale nie wykluczam Henet. Henet? Krzyknęła Renisent. Ale Henet jest oddana nam wszystkim. Nigdy nie przestaje o tym mówić. A równie dobrze można mówić kłamstwo, jak i prawdę. Znam Henet od wielu lat. Znałam ją, gdy przybyła tu z twoją matką jako młoda kobieta. Była jej krewną, biedną i nieszczęśliwą. Jej mąż nie dbał o nią, a faktycznie była zawsze brzydka. I rozwiódł się z nią. Jedyne jej dziecko umarło w niemowlęctwie. Przybyła tu twierdząc, że jest oddana twojej matce, ale ja widziałam jej oczy, gdy obserwowała twoją matkę krzątającą się po domu i dziedzińcu. I mówię ci, Renisent, nie było w nich miłości. Nie, kwaśna zazdrość. To znacznie trafniejsze określenie. A co do jej deklaracji miłości do was wszystkich, nie ufam mu. Powiedz mi, Renisent, odezwał się Hori, czy czujesz sympatię do Henry? Nie, odparła Renisent niechętnie. Nie mogę. Często wyrzucałam sobie, że jej nie lubię. Jak myślisz, może to dlatego, że jej słowa są fałszywe? Czy kiedykolwiek pokazała swoją rzekomą miłość do ciebie, oddając ci jakąś rzeczywistą przysłonę? Czy nie wzniecała niezgody między wami wszystkimi, szepcąc i powtarzając rzeczy, które mogły ranić i wywołać gniew? Tak, tak, to prawda. Esa zachichotała sucho. Masz oczy i uszy otwarte, najprześwietniejszy Hori. Renisent sprzeciwiła się. Ale ojciec wierzy jej i ją lubi. Mój syn jest głupcem i zawsze nim był, odparła Esa. Wszyscy mężczyźni lubią pochlebstwa, a Henet stosuje je tak hojnie, jak rozdaje się maści na uczcie. Może ona rzeczywiście jest mu oddana, czasem myślę, że tak jest, ale z przyjemnością, ale z pewnością nikomu więcej w tym domu. Ale na pewno nie mogłaby, nie zabiłaby, protestowała Renisent. Dlaczego miałaby otruć kogoś z nas? Co by jej to dało? Nic, nic. Ale dlaczego? Nie wiem, co się dzieje w głowie Henet. Co myśli, co czuje, nie wiem.
ale wydaje mi się czasem, że dziwne rzeczy kryją się za tą uniżoną, płaszczącą się pozą. A jeśli tak, to jej powody są takie, że ani ty, ani Hori nie zrozumielibyśmy ich. Hori skinął głową. Jest zgnilizna, która zaczyna się w samym wnętrzu. Mówiłem o tym kiedyś Renisem. I nie zrozumiałam cię, dodała Renisem. Ale teraz zaczynam lepiej rozumieć. Zaczęło się od przybycia Nofret. Zobaczyłam, że nikt z nas nie był taki, jak zawsze uważałam. To mnie przerażało. A teraz, bezradnie rozłożyła ręce, wszystko jest strachem. Strach to tylko niepełna wiedza, powiedział Hori. Gdy będziesz wiedzieć, Renisem, nie będziesz się bała. No i jest oczywiście Kajt, snuła swój wątek Esa. Nie Kajt, zaprotestowała Renisem. Kajt nie próbowałaby zabić Sopka. A to niewiarygodne. Nic nie jest niewiarygodne, odparła Esa. Tego przynajmniej nauczyłam się w życiu. Kajt jest kompletnie głupia, a nigdy nie ufałam głupim kobietom. Dostrzegają tylko swoje najbliższe otoczenie i tylko jedną rzecz naraz. Kajt żyje zamknięta w małym światku, który tworzy ona sama i dzieci. I Sobek, jako ojciec dzieci, mogło jej po prostu przyjść do głowy, że usunięcie Jachmozego wzbogaci jej dzieci. Sobek nigdy nie spełniał oczekiwań Imhotepa. Był nierozważny, niecierpliwy i nieodpowiedzialny. Imhotep polegał na Jachmoze. Ale gdyby zabrakło Jachmozego, Imhotep musiałby oprzeć się na Sobku. Mogła po prostu tak to widzieć. Renisent zadrżał. Niestety taki właśnie był prawdziwy stosunek Kajdy do życia. Jej i łagodność, czułość, spokojny, kochający sposób bycia zawsze skierowany był ku jej własnym dzieciom. Poza nią, dziećmi i Sopkiem nie istniał dla niej świat. Patrzyła nań bez ciekawości i bez zainteresowania. Renisen powiedziała powoli, ale na pewno zdawała sobie sprawę, że Sobek może wrócić tak, jak też się stało i spragniony wypije wino. Nie, powiedziała Esa, nie sądzę, żeby tak było. Kajt, jak powiedziałam, jest głupia. Widziałaby tylko to, co chciałaby zobaczyć. Jachmozego, który pije i umiera, a cała sprawa zostaje przypisana magicznej interwencji naszej złej i pięknej Nofret. Dostrzegłaby tylko jedną prostą rzecz, a nie różne możliwości czy prawdopodobieństwa. A ponieważ nie chciała, żeby Sobek umarł, nie przyszłoby jej do głowy, że mógłby nieoczekiwanie wrócić. A tymczasem Sobek umarł, a Jachmoze żyje. Jakie to musi być dla niej straszne, jeśli to, co mówisz, jest prawdą. Takie rzeczy zdarzają się ludziom głupim, stwierdziła Esa. Wszystko dzieje się dokładnie inaczej, niż planują. Po krótkim milczeniu rzekła, teraz zajmijmy się Kameni. Kameni? Renisen czuła, że musi wymówić to imię spokojnie i bez protestów. Znowu miała niepokojącą świadomość spoczywającego na niej spojrzenia Horiego. Tak, nie możemy wykluczyć Kameniego. Nie ma znanego nam motywu, dla którego mógłby chcieć nas skrzywdzić, ale co właściwie w ogóle o nim wiemy? Pochodzi z północy, z tej samej części Egiptu, co Nofret. Pomógł jej dobrowolnie lub nie. Kto to może wiedzieć? Zwrócić serce Imhotepa przeciwko jego dzieciom. Obserwuję go czasem i, prawdę mówiąc, niewiele mogę o nim powiedzieć. Wydaje mi się zwykłym młodzieńcem, obdarzonym pewną bystrością umysłu. Jest przystojny, a także posiada coś, co przyciąga oczy kobiet. Tak, kobiety zawsze będą lubić Kameniego, a jednak myślę, choć mogę się mylić, że on nie należy do tych, którzy potrafią zatrzymać przy sobie ich serca i myśli. Zawsze wygląda na wesołego i beztroskiego i nie przejął się zbytnio śmiercią Nofret. Ale to wszystko tylko pozory. Kto może zgadnąć, co dzieje się w ludzkim sercu? Gdyby chciał, mógłby łatwo zagrać tę rolę. Może w głębi serca Kameni głęboko opłakuje śmierć Nofret i szuka zemsty? Być może, ponieważ Satipy zabiła Nofret, musi zginąć także jej mąż, Jachmoze.
Tak, i Sobek też, ponieważ ją straszył, i może Kajt, która prześladowała ją drobiazgami, i Ipy, który także jej nienawidził. To brzmi fantastycznie, ale kto wie? Esa przerwała. Spojrzała na Horiego. A któż to wie, Eso? Esa wpatrywała się w niego bystro. Może ty, Hori? Przypuszczam, że wiesz, prawda? Hori milczał przez chwilę. Mam pewne przypuszczenia, powiedział w końcu. Co do tego, kto zatruł wino i dlaczego, ale to nie jest jeszcze całkiem jasne i naprawdę nie widzę... Zamilkł na chwilę, zmarszczył brwi i potrząsnął głową. Nie, nie mógłbym przedstawić pewnego oskarżenia. Rozmawiamy tu tylko o podejrzeniach. Dalej, Hori, mów. Hori pokręcił głową. Nie, to tylko mglista myśl, a gdyby była prawdziwa, lepiej dla ciebie byłoby nie wiedzieć. Wiedza może być niebezpieczna. To samo dotyczy Renisen. A więc może być także niebezpieczna dla ciebie, Hori. Tak, jest niebezpieczna. Sądzę, Eso, że wszyscy jesteśmy w niebezpieczeństwie, chociaż Renisen może najmniej. Esa patrzyła na niego przez chwilę, nic nie mówiąc. Wiele bym dała, powiedziała w końcu, żeby wiedzieć, co masz na myśli. Hori odpowiedział dopiero po namyśle. Jedyną wskazówką umożliwiającą odgadnięcie myśli człowieka jest jego zachowanie. Jeśli ktoś zachowuje się dziwnie, nie jest sobą. Wtedy go podejrzewasz? Spytała Renisen. Nie, odparł Hori. Człowiek, którego myśli są złe i którego intencje są złe, jest tego świadomy i wie, że musi to ukryć za wszelką cenę. Nie może więc sobie pozwolić na niezwykłe zachowanie. Człowiek? Spytała Esa. Mężczyzna lub kobieta to to samo. Rozumiem, odparła Esa. Rzuciła mu ostre spojrzenie i powiedziała. A co z nami? Jakie są podejrzenia w stosunku do nas? To także musimy rozważyć, powiedział Hori. Bardzo mi zaufano. Przygotowanie kontraktów i sprzedaż zbiorów były w moich rękach. Jako pisarz zajmowałem się wszystkimi rachunkami. Mogło się zdarzyć, że je sfałszowałem, jak to odkrył Kameni w posiadłościach na północy. Jahmoze mógł być zdziwiony, mógł coś podejrzewać. Należało więc go uciszyć. Uśmiechnął się blado. Och, Hori, powiedziała Renisen, jak możesz mówić takie rzeczy? Nikt, kto cię zna, nie uwierzyłby w to. Nikt nie zna drugiego człowieka, Renisen. Pozwól mi, że jeszcze raz ci to powiem. A ja? Spytała Esa. Jakie są podejrzenia w moim wypadku? Jestem stara. Gdy umysł się starzeje, czasem się miesza. Nienawidzi tego, co kiedyś kochał. Mogę być zmęczona wnukami, mogę chcieć zniszczyć swoją własną krew. To schorzenie wywołane przez złego ducha czasami się przytrafia starym ludziom. A ja? Spytała Renisen. Dlaczego miałabym próbować zabić braci, których kocham? Jeżeli by Jahmoze, Sobek i Ipy nie żyli, rzekł Hori, wtedy ty byłabyś ostatnim dzieckiem Imhotepa. Znalazłby ci męża i wszystko przypadłoby tobie. Ty i twój mąż bylibyście opiekunami dzieci Jahmozego i Sobka. Roześmiał się. Ale ale zebrani pod tą sykomorą nie podejrzewają cię, Renisen. Pod tą sykomorą czy nie pod sykomorą zawsze cię kochamy, powiedziała Esa.